Witam, zagrajmy dalej w Skyrim. Zaniosłem ten cały róg, o którego zaniesienie prosiła mnie Jarl Elisif poza filmem. Jak się okazuje, było to banalne zadanie typu idź i zanieś, nawet bez żadnej walki pomiędzy. Tymczasem wróciliśmy z powrotem tutaj do zamku. Zobaczmy, co nam to dało. Jeśli masz jakąś sprawę, rozmawiaj z moim sekretarzem. Falk twierdził, że mogę na ciebie liczyć. Masz już pełne prawo nabywać posesję. Możesz wykonać pierwszy krok, by zostać Tanem. Pierwszy krok? Gdy już uzbierasz fundusze, porozmawiaj z Falkiem. Czy potrzebujesz ode mnie czegoś jeszcze, mój Jarlu? Na moim dworze jest miejsce dla nowego Tana. To głównie tytuł honorowy, ale wiąże się z nim kilka przywilejów, z których możesz zrobić użytek. I bezużyteczny przedmiot. Jednakże mogę nadać ten tytuł tylko komuś znanemu w moich włościach i posiadającemu choć jedną nieruchomość w moim mieście. Aha. Pomóż moim ludziom i kup dom od mojego zarządcy, a uczynię cię swoim Tanem. Dobra. Dla mnie zaszczyt. Powodzenia. Pomóż mieszkańcom Hafengar. Jeszcze jedną musimy pomóc. No nic, ale to możemy kupić. Do załatwienia na dworze. Nie mam pieniędzy w ogóle. 26 tysięcy, może starczy jeszcze na jakiś wystrój. Jarlo, wspaniale! Właśnie mamy wolny dom. Okej, biorę. Wspaniale. Oto klucz do twojego nowego domu. Ognia. Chcę nieco ozdobić mój dom. Chętnie ci pomogę. Możesz upiększyć dom na wiele sposobów. Oczywiście. Jeśli masz pieniądze. A w poradniku urządzania domu... A, co chcesz kupić? Trochę drogie to. Niestety nie stać mnie. Magiczny katalizator. O. To może być dobre. Nie zap... Dostaliśmy książkę? No. Bla 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 bla. Laboratorium zaklinacza. No właśnie. Teraz. O tym, teraz. Co udało ci się zrobić dla samotni. A komu można jeszcze pomóc tutaj? Czego chcesz, kocie? Co? Przed chwilą... Nigdy nie zapomnę... Potrzebujesz czegoś? Przed chwilą powiedział, że nigdy nie zapomnę, co zrobiłem dla samotni, a teraz czego chcesz, kocie, no? Ktoś o takim złożnym sercu jak ty. Jest. Wszelkie pytania proszę zadać. Niech zgadnę. Ktoś ci ukradł słodką bułkę? Czyżbyś był moim chrobrym bohaterem, który przybywa, by wybawić mnie z opresji i rzucić w wir przygód? Tak jasne. Jarlowie przychodzą i odchodzą. Ale dobry kucharz zostaje na całe życie. A ja jestem bardzo, bardzo dobrym kucharzem. Tak. Dobra, możemy obczaić, gdzie ten dom się znajduje. O kurde, zapomniałem czasu włączyć. Psss. Bo sam jeszcze tego nie wiem, szczerze mówiąc. Magiczne książki i czaszka. Tak jest. Każdy mag musi hodować w swoim domu czaszkę. Po cholerę, nie wiadomo. Dom Erikura, dom Brilling, Akademia Bardów, dom Jali, posiadłość dumne... O, jest! To właśnie to. To to? Ten dom? Serio? Nie, to jest akademia. To chyba będzie ten dom. Tylko jak się dostać jeszcze? Proszę bardzo. Witamy w domu w Samotni, który kosztował 25 tysięcy sztuk złota i pozbawił mnie wszystkich pieniędzy do reszty. Jak widać, posłanie mamy tutaj. Tego to chyba nie jest nasze nawet. A nie, można tu spać jednak. I... mankiny? Nie. Ale będziemy mieć manekiny, na którym będzie można założyć zbroję i te zbroje będzie widać na tych manekinach. O, sztabki żelaza. Nie wiem po co, ale niech leżą. A, całkiem spora ta chata jest. Wilcza Królowa. Tutaj w ogóle gdzieś powinien być klejnot. Nie zwykły... Nie chciałem tego robić. Niezwykły klejnot.
razie będzie to długo ładować, tak? Oczywiście, musiało. No, mamy drugie wejście jakby. Nie może otworzyć tego zamka. Jezus, jaka głupota. To jak wyszedłem? Jeszcze raz. I co, to będzie już tak zawsze zamknięte, pomimo, że to należy do mnie? Jaki to ma sens? Bo jakiś błąd jest w grze kolejny. No. Chociaż New Vegas i tak był najbardziej nafaszerowaną błędami grą na tym silniku. Ale dlatego, że New Vegas był o wiele bardziej skomplikowany, to były bardzo po prostu tak skomplikowane zadania. I twórcy gry po prostu, no, trochę się jednak nie postarali przy tworzeniu tych zadań. Bardzo dużo nieprzewidzianych rzeczy tam było. Jakby to jakieś początkujące programery robiły tą grę. To New Vegas cały. Skryptersi. Drzwi. Gdzie kable mi się wiją tutaj? Gdzie jest klejnot? Gdzie on jest? On safe. Amulet, Akatosza, szklany łód bojowy, sztabka, żeby złoto. Pięknie. O, jest klejnot. Proszę bardzo. No. No i tak poza tym to chyba nie ma tu nic ciekawego, przynajmniej na razie. Trzeba oczywiście wszystko wykupić, chociaż i tak ma to więcej mebli niż ten wieczny domek w Białej Grani. Wyśpijmy się. I uwaga, uwaga. Coś się stało. Co jest, kurde? Jesteśmy odurzeni. Kto to? Ninja. Dobrze się spało? Co? Gdzie jestem? Kim ty jesteś? Czy to ważne? Jest ci ciepło, sucho i wciąż żyjesz. Nie da się tego samego powiedzieć o starej Grelot. Oj, wielka szkoda. Wie już połowa Skyrim. Stara jędza zostaje zaszlachtowana we własnym sierocińcu? Takie rzeczy szybko się roznoszą. O, nie zrozum mnie źle. Nie krytykuję, to było dobre zabójstwo. Należało się starej jędzy. No i banda urwisów zawdzięcza ci ratunek. Taki z nas dobry. Ale jest to pewien mały kot. Problem. Nie podoba mi się to. Widzisz, ten mały chłopiec Aretino szukał Mrocznego Bractwa. Szukał mnie i moich współpracowników. No to teraz będzie vendetta. Dobroduszna Grelot była ze wszech miar kontraktem Mrocznego Bractwa. Była celem, który został przez ciebie skradziony. Zabójstwo musi zostać odpłacone. Mam zamordować kogoś innego? Ciekawe, że o to pytasz. Jeśli się odwrócisz, zauważysz moich gości. Zebrałam ich z... Cóż, nie da się obrócić. To w sumie nieistotne. Tu i teraz. Tylko to się liczy. Widzisz, na jedną z tych osób jest kontrakt i ta osoba nie może żywa opuścić tego pomieszczenia. Która jednak? Spróbuj odgadnąć bez mojej pomocy. Dokonaj wyboru. Dokonaj zabójstwa. Ja będę patrzeć i podziwiać. W ogóle mi się wydaje, że ta Astrid ma unikatowy głos. Teraz powiem tak, tutaj mamy wybór. Możemy albo pomóc zniszczyć Mroczne Bractwo, albo się do niego dołączyć. Jako, że do tej pory czyniliśmy same dobre uczynki, nikogo niewinnego nie mordowaliśmy, nawet przy okazji, gdy chcieliśmy zdobyć za wszelką cenę dedryczny artefakt, to i tak Silus Vesuvius żyje dalej. Farengar. Nie, nie Farengar. Jak on miał? Erandur. Tak. Erandur też dalej żyje. Wcale go nie zamordowaliśmy, nie wbiliśmy mu noża w plecy. Dobrze. Zrobię to. Zabiję kogoś z nich. Widzisz? Wiedziałam, że jakoś rozwiążemy ten problem. Dług musi być spłacony. Rozumiesz przecież. No, to do roboty. Wybierz osobę i odeślij jej biedną duszę do pustki. To obliwiono. Trzymaj klucz. I do dzieła. Czyli do piekła. Ale se siadła, to kurde? To wyczekiwanie mnie dobija. Możesz się zdecydować, kto ma kontrakt? Kogo wybierzesz? No, to w pełnej zbroi to jesteśmy. To wyczekiwanie mnie dobija. Kufer pusto.
A gdzie jest Utgard? Zdecydować, kto ma kontrakt. Utgard nie porwali, tak? Co tu jeszcze można sobie zabrać? Nic chyba. Weźmiemy do tego zadania żytwę. Kto ma kontrakt? Kto z was? Kto z was? Zabieraj to! E? Tchórze! Porwać kobietę z jej własnego domu! Wstyd! Kim jesteś? Nie twój cholerny interes, kim jestem. Skoro masz mnie zabić, to mnie zabij! Dobra, dobra. Mara mi świadkiem, że gdybym nie miała na głowie kaptura, to naplułabym ci w gębę. O! Odważna. Czy ktoś mógłby zapłacić? Słucham? Co to za pytanie? Czy ktoś zapłaciłby za twoją śmierć? Ja tu klęczę ze związanymi rękoma i workiem nad głową. Chyba nie wyszło. A ty masz czelność mnie o to pytać? Jak myślisz, geniuszu? Kim jesteś? Nie twój cho... Mara mi świadkiem, że gdybym nie miała na głowie kaptura, to naplułabym ci w gębę. Słyszę cię. Nie ulękły? Proszę, wypuść mnie! Nie ulękły? Nic ci nie zrobiłem. Kim jesteś? Nazywam się Fultheim. Jestem żołnierzem, a właściwie najemnikiem. Wiesz, mieczem na sprzedaż. Całe życie mieszkam w Skyrim. To wszystko. Naprawdę jestem nikim. Nie możesz mnie wypuścić? On chyba jest tchórzem, a nie nieulękłym. Czy ktoś mógłby zapłacić za zabicie? Co? O bogowie, nie chcę umierać! Co z ciebie za najemnik? Cóż, to chyba możliwe. Od lat jestem najemnikiem. Zabiłem mnóstwo ludzi. Może ktoś chce się zemścić? Zabiłeś mnóstwo ludzi i do tej pory nie zginąłeś? Nie zabijesz mnie. To boisz się śmierci, czy nie? Nie mam czasu na średnie. Mam dzieci do wyżywienia. Kto jest? Kadzit. Nasza znajomość kiepsko się zaczęła. Ale spokojnie. Nie pierwszy raz mnie sponiewierano. Jest Kadzit. Kim jesteś? A, wasza. Do usług. Wasza. Może z Rosji. Dóbr, poborca żywotów i hańbiciel córek. Nie zdarzyło ci się o mnie słyszeć? Może każę moim ludziom wyciąć moje imię na twej piersi? Hańbiciel córek? Mnie? Żartuję. Jest kot w butach. No dalej, powiedz mi. Nie, dobra. Pytanie powinno brzmieć, czy ktoś zapłaciłby za zabicie mnie ponownie? Jeśli dzień dobiega końca, a wciąż nikt nie próbuje wypatroszyć mnie na ulicy, czuję się rozczarowany. To ty jesteś przestępcą? Jakimś? Coś ci powiem. Pocie? Wypuść mnie, a obiecuję ci, że moi współpracownicy nie wytropią cię jak zwierzę i nie zarżną na ulicy. To korzystny układ dla obu stron. Zabieraj to! Kogo zabijemy? Może jakiś rzut kością albo coś? A nie! Bo podskakiwał. Pobłażliwy Kadzit. Kot na pewno miał wrogów, więc twój wybór mnie nie dziwi. Kto to był? Kto został zakontraktowany? Nie. Nie pojmujesz? Wina, niewinność, dobro, zło są nieistotne. Ważne jest tylko, że ja ci zleciłam zabójstwo i zlecenie zostało wypełnione. Oczywiście, twój dług został spłacony do samego końca. Oto klucz od chaty. Ale dlaczego mielibyśmy na tym poprzestać? Proponuję iść o krok dalej. Może było też zabić też Astrid. Do naszej rodziny. Mrocznego bractwa. Tylko, że wtedy już byśmy się do nich dołączyć nie mogli. Na zachodzie Skyrim, w sosnowym lesie, znajduje się wejście do sanktuarium. Jest ukryte przed ciekawskimi tuż pod traktem. Okej. Gdy czarne wrota zadadzą ci pytanie, odpowiedz: cisza, bracie. Wpuszczą cię, a twoje życie rozpocznie się na nowo. Zobaczymy się w domu. A co zresztą? Tchórze! Porwać nic. Kobietę z jej własnego domu! Wstyd! Słyszycie? Proszę, wypuść mnie! Mam nic dzieci do wyżywienia zrobiłem. I dom do utrzymania.
Co takiego zrobiłem? Proszę. Dobra, tamci podejrzewam, że przeżyli. A może też zostali zabici? W każdym bądź razie Kazid wyglądało na to, że był jakimś mafiozem. Albo, nie wiem, szefem gangu, coś takiego. No cóż, jeżeli nie my, to ktoś inny. Opuszczona chatka. O, jest Utgard. Cały czas czekała na zewnątrz. Jakie to logiczne. W ogóle znajdujemy się na tych bagnach, gdzie był Mowart, tak? No. Dobre. To gdzie mamy iść, prawdziwi przyjaciele? Zgodnie z poleceniem Astrid udało mi się zamordować jednego z więźniów i mam teraz wolny wstęp do Sanktuarium Mrocznego Bractwa, które znajduje się w południowej części Lasu Sosnowego. Astrid przekazała mi też aktualne hasło. Cisza, bracie. Gdzie? Tutaj. O. Dobra. To dobrze, że mam lokacje odkryte. Okej, to w następnym filmie zaczynamy. Mroczne Bractwo. Jestem pewien, że wszyscy na to czekali. Tym bardziej, że cały czas się pojawiały pytania, czy zamierzam się dołączyć do Mrocznego Bractwa. I czy pokażę, jak się to robi. No. Kto mnie tu blokuje? Nieważne, poza filmem sobie znajdę. Okej, do następnego.